I witajcie w Cyfy 5, Budyka Celtowie, boski poziom trudności, Wyspy Brytyjskie, piękna mapa, na której dużo się dzieje. Zostałem teraz zaatakowany z drugiej strony mojego państwa, tej północnej, także mam dwa fronty, niestety. Niestety też zaatakował mnie typ, z którym no jako tako żyłem w przyjaźni, a na tyle te stosunki były dobre, że mieliśmy umowę naukową. 200 zł poszło się dymać. Jemu też, ale... A chociaż... Nie zobaczę teraz, ile on ma złota, kurczę. Ojejku, także trochę słabo pod tym względem, aczkolwiek o Cardiff się nie boję, bo jak widzimy, mamy tutaj takie wyżyny. Wzgórze, całe miasto jest otoczone właśnie wzgórzami. Tu są jeszcze wzgórza, także ciężko tu podejść. I tak naprawdę o to miasto się nie boję jako tako. Ciągle bardziej boję się o Dublin, bo jeśli znowu tutaj Dydona postanowi przyjść jakimiś takimi większymi siłami, to mogę mieć problem. Złoto już na plusie, bo jeszcze sprzedałem jedwab Oktawianowi Augustowi. Także pod tym względem jest ok. Tu mnie okradają, co ciekawe. Choć jestem ostatni, ale chyba Dydona jest jeszcze na równi ze mną, tak mi się wydaje, że to ona się tu pojawiała. Ale Francuz szaleje strasznie i zwiększa przewagę. Dlatego też myślę, no, że nie pójdziemy po te kusze. Ja muszę zaryzykować i iść po uniwerki. Niestety. Tędy chyba. W takiej kolejności? Chyba w takiej kolejności. Niestety też nie mogę sobie jeszcze tego miasta założyć. No bo co prawda, o, odblokujemy estetykę, tak jak chciałem. Przyjmij. Kiedy kolejny? 26, o Jezu, nie fajnie. Potrzebuję tego też szybko. Tej kultury mi tu nie będzie brakować. Każde miasto zwiększa koszt ustroju o 10%, to jest to, o czym mówiłem. I każde też zwiększa koszt technologii o 5%. I to jest oczywiście ważne. Natomiast nie mogę tego miasta założyć teraz, bo muszę tutaj skończyć ten cud narodowy, Akademię Narodową. W każdym mieście muszę mieć bibliotekę, żeby móc go robić, ten cud, jakikolwiek cud narodowy. Także będziemy czekali niestety. Uśpieszyłem się troszeczkę z tym robotnikiem przede wszystkim. Nie wiem, czy ja tu chcę coś karczować. Mogę sobie drogę robić w sumie. A drogę to sobie w sumie mogę robić. To, 6 tur. Mogę. Bo tu będziemy miasto zakładali. I zaczniemy sobie robić drogę. A tutaj sobie kopalnię zrobimy, tak na zaś. Udało mi się o tyle w tej wojnie z Babilonem, że wmanewrowałem go w dwie wojny z dwoma swoimi sąsiadami. Dobra, czekaj tutaj na razie. Bo walczy w tym momencie i z Duńczykiem, z którym podpisałem sojusz obronny, i z Niemcem, z którym też podpisałem sojusz obronny, a którego już nie przedłużyłem, bo mam to, co chciałem, czyli znowu się biją. Kiedyś za to zapłaciłem, żeby się bili i wtedy chyba uniknąłem po raz pierwszy wojny z Babilonem, a teraz mi się już nie udało uniknąć. Ale nie sądzę, żeby oni mi tu krzywdę zrobili. Tak jak mówię, ja się w gruncie rzeczy boję bardziej ciągle o ten Dublin. Ja bym chciał zawrzeć z tą małpeczką pokój, która sobie miasta spamowała. Ciekawe, ile ma. No ciekawe, ile ma. Coś jeszcze chciałem chyba zrobić, czy nie? No, tu za chwilę będę mógł żarcie wysłać do Edynburga, bo mi zadowolenia znów nie brakuje. Wróciły te luksusy, które przehandlowałem. Z tą bogotą jakaś dziwna akcja była. Nie wiem, ja to może przeanalizuję na filmie. Albo już mi napisaliście i nie będę musiał analizować. Z tej wojny może wyniknąć coś jednak dobrego, mianowicie kontrybucje wojenne. Mam nadzieję. To by dobre było. No czekajcie, bo tak, ci mają tylko zasięg w tego, więc od tego zaczynamy. Ten co prawda ma tu i tu. Generał mi się też jeszcze może urodzić. To też pozytywna rzecz. Idziemy po te żelazo tutaj.
ciągle obserwujemy, czy tutaj nic się nie dzieje. Wydaje się, że nie. W ogóle Paryż to jest jakieś przepiękne miasto. Produkcji mu chyba brakuje. I patrzcie, ze specjalistów 9 ma. Bezrobotni specjaliści. Ciekawe. Notre Dame sobie robi. No w Paryżu jest to, ma prawo. Ale ja bym chciał, żeby to kiedyś było moje. Zresztą, żeby wygrać tę grę kulturowo-turystycznie, to ja chyba będę musiał zdobyć ten Paryż, skoro on tak cytuje. Nie chcę atak, chociaż... A, wlazłbym na to pole. Nie chcę wchodzić na to pole. Bo mnie ten tu strzeli, jak podejdzie. A, dobra, nie śpieszy mi się. Zaraz. A nie, nie zabiję. Tak pokazywało, jakbym miał zabić. Jednym strzałem, ale nie. Niech oni mnie atakują. Dobra, fortyfikuj się, jak się wyleczyłeś. Śmiesznie to słychać, ten oręż. Kurde. Ja dużo płacę za tych osadników, wiecie? Bo osadnik jest dość drogi w utrzymaniu. Droższy niż zwykła jednostka nawet. A za każdą się płaci w CIF 5. Tylko, że tutaj gra nie liczy tego tak jak w CIF 6, że każda ma konkretną kwotę, którą kosztuje naturę. Tylko jakoś tak dzieli przez liczbę miast, ilość jednostek. Określona liczba miast ma jakby limit jednostek. To jest taki dość skomplikowany w sumie mechanizm. Nawet go tak w jednym zdaniu nie potrafię wyjaśnić. To giereczka. Tu warsztat. Znowu patrzcie, minus 3. Cholera jasna, czemu tak? Aha, bo się coś skończyło. Złoto, barwniki. A, to wróciły mi barwniki, mam zadowolenia 19. No fajnie, to złota era by się przydała, nie chcę mieć tylko złota na minusie. Mennice by to trzeba było też robić i to niedługo, tylko najpierw warsztat. Targowiska też trzeba robić. Co mi się teraz tutaj bardziej opłaci? 2 złota, targowisko da 25%, mam 2, 25. No mennica chyba opłaci się bardziej. Ale i kaplicy potrzebuję. Ojejku, za chwilę 200, pagoda będzie. Tylko, że pagoda już może być droższa niestety. Coś tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Tu się urodziło to. Okej, dobra, wyślijmy sobie. Chociaż złotko też mógłbym. O, właśnie. 5 złota z Bogoty. A, ale nie, Edynburg. Niech się rozwija. Niech się rozwija. Spróbujemy pohandlować. Znowu klikam w tę demografię, kurde. Dyplo. Komu ja coś mogę sprzedać? No temu to nie chcę sprzedać zbytnio. Nawet nie mam co mu sprzedać. Skurkowany. Niemcowi mógłbym coś sprzedać, ale nie ma co. Nie chcę tego sojuszu z nim teraz. Tutaj coś wróciło. Mógłbym nawet sprzedać te barwniki na upartego. Tylko, że on ma teraz 5 złota na turę, trochę mało. Jezu, ta małpa. Ten to jeszcze... A już... Nie, to 10 tur musi minąć, jeszcze nie minęło na pewno. Z Haraldem to się aż boję handlować, mimo tego, że się lubimy. Trufli drugich miał nie będę, bo barwniki będę miał i to o to mi chodziło właśnie. A za 5 to mu nie sprzedam. Za 5 to mało. Kurde, muszę wytrzymać. Chyba, żeby coś gdzieś poprzestawiać. No tu mam fajne pola, ale na razie nie mogę... Nie mogę ich użyć, no. A tam bludek był 31, teraz będzie 10, no. To rozumiem. To rozumiem. Tu jest fajnie ogólnie. Jeszcze jeden szlak mogę zrobić. To właśnie, gdzie go zmajstrować? Do tej Bogoty ewentualnie. Na pewno nie tu, bo tu mam tak mizerną produkcję, mówiłem o tym, tylko dwie kopalnie i to tą dopiero wykorzystuję od niedawna. Tu by się manufaktura mi przydała i ta huta oczywiście też mi zrobi tutaj fajną sprawę, jeśli chodzi o produkcję. Niestety nie będę mógł trzymać tych lasów tutaj takich, żeby mieć z nich wiarę. Będę musiał tartaki tu zrobić.
na 100%. No nie mam za bardzo z tym złotem wykombinować. Odkryłbym jakiś Anglików czy kogoś takiego. I byłoby fajnie. Jeszcze za tego za chwilę będę płacił, kurczę pieczone. Ale 4 to już muszę. O, masakra. Powiem wam, że masakra. No, podchodzisz coś bliżej? Bo nie mam w kogo strzelać. Jakoś tak się ustawił, że patrz poza zasięgiem na tej jednostki. Chodź bliżej. Zaatakowałeś, to chodź. Chciałeś się bić, to chodź. Denerwuje mnie dźwięk tego oręża. Stoją w miejscu, co, nic im się tam nie obija. Daj ta spokój. I to bym mu splądrował chętnie. Jezu, Jerozolima. No i po co? Koniec przekazywania złota Haraldowi. O kurczę. Ojejku. Tylko czy ja na pewno chcę z nim handlować? To jest sąsiad, ja nie chcę, żeby rosł w siłę zbytnio. No, masz tam jakieś złoto? Ciągle mało. Już wolę z Niemcem, autentycznie. Też tam też miał sporo. Barwniki. A, nie chcę żelaza. 18. Dobra, normalnie po ludzku dawaj 7. Okej, mamy plus 5. Złota era się... Nie zbliży się, bo ten koszt się będzie zwiększał. Zobaczymy. O, te kolory są podobne tych babilońskich do moich. Tu nie chcemy się ruszać z tego pola. Ten mnie troszkę tu martwi. Tego to bym zabił, kurczę pieczone. Bo on mnie tutaj tak zaatakować może. Dobra, napoczniemy go troszkę. To już nie będzie taki skory chyba mnie bić. O, tylko że ja lepszych jednostek potrzebuję w gruncie rzeczy. I więcej bym ich tutaj potrzebował w gruncie rzeczy, ja pierdziolę. Bezpiecznie, ale się trochę boję zabierać. No i masakra. No dobra, tak jak mówiłem, handel łagodzi obyczaje. Ciągle z nim handlujmy, tylko tak bez przesadyzmu. Czemu ten sojusz obronny? Aha, ta Jerozolima, kurde. Chcę mieć z nim sojusz. Umowa handlowa mogłaby się skończyć. Dawaj 20. Zaproponuj. Bez koników. I nawet to złoto mogę mu sprzedać. Bez kitu. O, dobra. Dobra, dobra. 25, 19 zadowolenia może być. To mnie martwi. Niestety, Babilon się kurde z nimi przyjaźni. Wcale się nie chciałem z nimi bić. Ani troszkę. Mam żelazo na plusie. Cieszy mnie to niezmiernie. Jakieś fajne pole bym przygarnął tutaj. Za 7 będzie. Chyba farmę damy. No więc pójdę sobie na tej łące farmę zrobić. Chociaż tutaj ten marmur też trzeba będzie obrobić. Niedługo. Tu. Tutaj też mnóstwo wzgórz. Farmę sobie zrobimy. Dobra, próbujmy, to ja bym zabrał te jednostki. Kurczę, jaka uparta małpa. Co za małpa uparta. Jeszcze Rzymianin. Angole by tu przypłynęli. Czy ktoś taki. 9 turek. No tutaj to mam gdzie ludko postawiać. Tylko ja tu produkcji potrzebuję i to strasznie dużo tej produkcji. No huta mi coś da. Harald. A, przykro nam. Ale jak chcesz, to się możesz... Nie! Kurczę pieczone, jak on go zaatakuje, to będę miał wojnę jeszcze z tym Napoleonem.
Muszę zrezygnować z tego sojuszu, jak tylko będzie okazja. No jest trochę ryzykowny, będę się musiał cofnąć chyba. Jezu, zabili mi go. Nie, przeżył, ale muszę go cofnąć. I muszę sobie tutaj kogoś wysłać na podmianę. Jest awans, ale nie chcę tego leczyć awansem. Chcę wziąć awans taki fajny, fajny, taki super fajny. To, no, punkty wiary miałem wydać, kurde. Jest pagoda, kultura, wiara, zadowolenie. Uwielbiam. Trudny teren, ty masz otwarty, ty zostajesz tutaj. Tobą idziemy. I tobą idziemy. O, i ten już będzie strzelał z tym awansem od generała. Tylko, że to jest wytrzymałe dziadostwo. No. Kurczę pieczone. Tak, tak. No tu się trochę nie mam gdzie cofnąć. Tu już teren trudny mi potrzebny. Mogę tu, nie zaatakują mnie. Nie mają jak. No, ale i tak nie fajnie. Tutaj to, nie przestrzelę. Oj, te spikiniera, mój taki zwykły, te też mi mogą skrzywdzić. Wolałbym tego bić najbardziej. Ale go nie zabiję niestety. Zabijam mi tego pikiniera. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Że mi go zabiją. Jak tam ta akademia? Dwie tury jeszcze, o litości. Jedną podchodzę. No dobra, już możemy iść. Po ten marmur. No nie tu, giereczko. Ja wiem, że nad wodą byłoby fajnie, ale ja się Kartaginy boję. Tylko, że tu jest jeszcze, kurczę, tu idziemy, na to pole. A może... nie no, trzeba zająć ten teren. Bo tutaj to nie... Dobra, idźmy, bo tutaj ktoś przyjdzie tak czy siak. No, o to chodzi właśnie. Nie chcę mieć na plecach, kurde, jakiegoś... miasta kartagińskiego, czy coś takiego. Bo to fajne nie będzie. Dajmy go na tę drogę. A tego dajmy tu, do miasta. A spróbujmy. Tak będę klikał jak głupi. Może jakby tego, o. A, godzi się, tylko że to jaka umowa. Ale to ona by się wtedy zgodziła, żeby się odwalić, pokój zawrzeć. Ja miałbym spokój. Ja miałbym spokój, bez koni. Czy ja mu to dam? Futra mam jeszcze jedne, bawełnę też mogę jeszcze chyba skołować. Uparciuch. Oj, dobra, masz te dwa. 9, a tyle było. Ale zawrzemy pokój. Tak mi się wydaje, że to będzie możliwe. I ja wtedy będę mógł zabrać te jednostki. Teraz to bankowo tu nie będzie podchodzić. Tak obstawiam. Tu mi zabiją tego, kurczę, pieczone. Tak obstawiam. O Boże, jeszcze waletta. O nie! Bardzo niefajnie. No, nie przeżyje tego chłopak. No. Kurde, dużo tego. Jeszcze zawarli pokój, ale mnie załatwili. Ale poczekamy z kolejnym sojuszem. Z Haraldem. Najbardziej syci ludzie świata. Patrzcie, Napoleon I, lol.
Ja nie jestem ostatni. O, Babilon ma problemy. Czyli to są Anglicy. Kto tam jeszcze był? Ktoś tu je... Wiemy, że Chaka już umarł. Z egzotycznych, czyli był Chaka 1. To jest egzotyczny 2. Egzotyczny 3. Aha, czyli ktoś egzotyczny. Anglicy są, czyli Anglowie, tym naszym lore na tych wyspach i ktoś egzotyczny jeszcze. O, jak tam? Jeszcze jedna tura. No dobra, to poczekaj tutaj chwilkę. Tu się trzeba będzie wyleczyć. Tu się możemy ustawić. Tu nie mamy trochę w kogo strzelać na tego. Nie. Tego, żeby nie splądrował gnojek. Tu absolutnie w tego, żeby nas nie strzelał gnojek. A tu mamy awans, no to trudny teren. I tu spróbujmy kogoś zabić. 22, 20, 20. A w sumie już ledwo zipiem, tylko że to się może cofnąć łatwo. No to w sumie też i splądrować jeszcze. O, żeż mordę. Nie, nie żałuję, że zapłaciłem tyle. No jeszcze mi kradną inżynierię, no nie wierzę w to normalnie. Ale no wszystkiego stąd zabrać nie mogę. Absolutnie nie. No dobra, do miasta go tutaj dam. No rób sobie te kopalnie teraz tu. A ty siedź tutaj, Pompejuszu. Drogą. Drogą. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnego, kurcze, na przykład mediolańskiego konika. Bo bym się zdziwił. No trochę tego dużo. Nie chcę sojuszu tego znowu brać ze względu na kombinację tutaj Paryża. Ale jeszcze by brakowało, żeby ten mnie zaatakował. Ale to byłyby jajca. O, patrzcie, nie godzi się. O nie. Handel. Kurde, tak sobie pomyślałem teraz. Zaatakuje mnie gnój. Może z tym teraz próbować żyć na razie w zgodzie. A, też nie. Kurde, może iść po... O! Czekajcie, weźmy sojusz obronny. Nie. O, jejku, jejku. To on mnie zdradzi tak czy siak. Ja tu nawet murów nie mam w tym mieście, ja pierdziule. Wypadałoby je zrobić. Wypadałoby mieć te kusze. No nie, jeszcze tutaj patrzy gnojek. Wykończą mnie te boty. Ale teraz mi mózgownica pracuje, szanowni państwo. On się musi z kimś bić. Może się bić z Francuzem, tylko że... Żebym ja się nie bił z Francuzem. No i kurde, tak wyczekuję tutaj jakiegoś kolejnego ataku. Bogota prosi o zbudowanie drogi. To jest niegłupi pomysł w gruncie rzeczy. Dobra, mam tę akademię wreszcie. Napoleon. On nie. A sprawdźmy, czy odwrotnie to pójdzie. Wypowiedz wojnę. Harald. Patrzcie, godzi się.
t'offre cette proposition. Za to kadzidło i te konie, 4 złota na turę. Czekajcie, jeszcze chwila. Teraz? No nie, ciągle nie. No co za uparta baba. Dobra, wracaj się ze skortą tym razem. Fortyfikuj się, pyk. Problem z namówieniem Francuza do wojny z Duńczykiem polega na tym, szanowni państwo, że wtedy, no tak obstawiam, przejmie Paryż te miasto, Kłapang. Ribę pewnie też, choć może mniej to prawdopodobne. Ale to nie jest, niekoniecznie jest takie dobre. Ale jak mnie Duńczyk zaatakuje, to już w ogóle będzie masakra przecież. Do potęgi Entei. Oj, czy ja teraz znowu będę miał problemy z zadowoleniem? Tak się wydaje. Tyle, że ten marmur za chwilę będę miał. Mam ja marmur? Nie mam. O, 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 o. Dobra, zakładaj. Douglas. No na razie niech będzie to pole. Albo nie, niech będzie ta stagnacja. Okej, czekaj, niech będzie. My sobie tutaj musimy zacząć od warsztatu, a potem spichlerz damy. Biblioteka, pomnik. Coś takiego, będziemy kombinować. Jeden produkcji marmur będzie, okej. Chyba, żeby tu jeszcze ewentualnie. Dobra, idź sobie na razie spokojnie. Tu mnie pierdzielone jak osacza. O kurcze. Jeszcze te jednostki takie cholera podobne, jak mnie to denerwuje. Jak tu wejdę, to mi zabiją tę jednostkę. To chyba nie muszę mówić, że to nie fajne. Czy ja tu będę musiał naprawdę cytadelę zrobić? Nie, no to byłby dramat. No idźmy w podwójny atak albo zasięg. No to jesteśmy w stanie chyba tego zajumać, ale jak ci mnie strzelam, to też będzie niefajnie. Jeszcze mam tego. Do szczelania. No byśmy zabili tego typa. Dobra, chcemy zabić tego typa. Tu się chyba skitramy. Mam tu ciężkie dylematy, szanowni państwo. No tu pójdę, to zabijam. Chyba, żeby... O Boże. Ambasadę. Kurczę. O! Ojejku, no i dobra. Bo było niebezpiecznie. A jak jest niebezpiecznie, to nie jest fajne. Odpowiadam, miały być kontrybucje, ale... Pal licho z nimi, bezpieczeństwo jest najważniejsze. I teraz martwimy się co? Duńczykiem się, kurczę, martwimy. No. Nie no, muszę mieć tutaj jakieś sojusze przecież. Jezu, ale bym kliknął. No nie chcę, nie chciał przyjaźni. No sojusz się zgodził. Dobra, trzymajmy. Ale jak go Francuz zaatakuje, to będzie problem. Francuz ma na razie wojnę z Kartaginą, do której też sam doprowadziłem. Nie wiem, czy ja tutaj nie namieszałem, bo tutaj niezły bajzel się zrobił. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego bajzlu. Dobra, wróćmy się. Ty się tu ładnie wylecz. Pomyślmy. Tu już będę musiał trochę jednostek zostawić. Tu muszę wrócić jak byłem. Tutaj też muszę dać.
jakiegoś zbrojnego. Waletta. O, dobrze. Ten tu musi zostać i ten tu musi zostać. Są dwie jednostki. Tylko dwie. Pikinierów mogę sobie też zrobić. O Jezu, gildia pisarzy już by się też przydała. Ale jest masakra. Ale wszędzie muszę mieć warsztaty. I potem będę mógł kombinować dalej. Zamki też na pewno w tych wszystkich miastach prądowych muszę mieć. Czyli tych trzech. Tych trzech. 18. Tu łuczników potrzebuję ze trzech. I tutaj już tych, te trzy sztuki będę tu trzymał. Tu potrzebuję jeszcze jednego zrobić. Wypadałoby też koszary gdzieś machnąć. Ja pierdziule, mnóstwo rzeczy muszę tu ogarnąć. A wcale nie mam pomysłu jak tego dokonać na razie. Złoto jako tako ogarnięte. Zadowolenia będzie brakowało. Gildia pisarzy. Chyba w jednym mieście, nie wiem czy w jednym mieście to dobry pomysł. Niekoniecznie. Ale tu by wypadało może koszary zrobić. Albo nie, produkujmy po prostu jednostki. Dobra, na razie produkujmy jednostki. Na pewno jeszcze jednego takiego, żeby po trzy mieć. No i wracaj na posterunek bojowy. Pompejusz, on powinien być na środku gdzieś. Czyli w Edynburgu powinien siedzieć. Tylko za 10 tur oni mogą mnie znowu zaatakować niestety. Spróbuję znowu ten sojusz z Niemcem. W 135 turze wziąć. Może to się uda. Publiczna deklaracja Danii. Jerozolima. Okej, okay, tylko że ja się nie wmanewrował w wojnę z Francuzem, kurczę. Otwarte. Dymaj się, pało. Zdrajco. W ogóle, kiedy ta umowa się skończy? Petra. Skąd ja wam Petrę wezmę i admirała? Nie ma bata, żeby to ogarnąć. Jazda konna, fajnie, fajnie. Dobra, możemy iść. A teraz już bezpiecznie przecież. No, bezpiecznie. O, ho, ho. Dobra, tak jak mówiłem, ty się ustawiasz tu, to stoisz na tej drodze. Ty się tu fortyfikujesz. O, może mi miedź splądrować i też będzie problem. Zrób wreszcie te kopalnie tutaj. Te cholerniki wyglądają, jakby się wcale nie chcieli stąd ruszyć. Ale pały, ale pały. Czekajcie, zostanę tutaj jednak. Będę ich robił chyba ze dwóch. Zobaczymy. To chyba trzeba stąd zabrać. No i dać tutaj. No bo goty to ja już zdecydowanie nie będę bił. Niech sobie żyje w pokoju. Chociaż może kiedyś. No ale to nie prędko. Ale żem się normalnie teraz wczuł. I skupiam się. Gapię się po tej mapie, Boże. To tylko gra. Ale nie chcę jej przegrać. Nie chcę, żeby znowu jakiś Potapian mnie zdradził. Co? Patrzcie. No i wiedziałem, że tak będzie prędzej czy później. Aj, takie gówniane miasto. O, tyle dobrego. To by mi się przydało chyba najbardziej. Co jest najdroższe? Weźmiemy najdroższe, tak mi się wydaje. Mógłbym tamto też sprawdzić. 11 tur. No i tak wychodzi na to, że będzie najdroższe. I będzie mi potrzebne. Choć po drodze do edukacji to nie jest. Ale jak miałbym ciężko zbrojnych, 21 siły, ja mam zbrojnych, którzy mają 14, no to jest zdecydowanie lepsze. I tak zrobimy, to kradniemy.
i od razu, żeby ich odstraszać i zobaczyć, ile to kosztuje stówkę. No dobra, czyli mam tego już takiego lepszego i tego. No i już się ten może z tym mierzyć. Bez większego problemu. Także spoko. Notre Dame ciągle robi? Napoleon spiskuje przeciwko mnie, patrzcie. 18 tur, o dobrze. Nie, dobra, musimy trzymać ten sojusz tutaj. Tylko, że ja bym chciał jeszcze przyjaźń z nim mieć, normalnie, po ludzku. A nie tak. A nie tak, kurde. Na dziko, na kocią łapę. Nie podoba mi się coś takiego w ogóle. Trzeba tu mury dać, kurde. Po tym warsztacie robimy tu mury. Zdecydowanie. No i na to też nazbieramy, przezbroimy. Tu by było dwóch ciężko zbrojnych, tutaj dwóch ciężko zbrojnych, trzy łuki i tu trzy łuki. No i może jako tako byśmy to wytrzymali. Teraz jeszcze jedno miasto będzie i będzie zadowolenie na minusie. To pole wypadałoby ogarnąć z tymi futrami, bo ich nie mam w tym momencie, bo sprzedałem. Tam ten cyrk jest zakolejkowany. Tutaj będzie marmur za 4 tury. No to wytrzymamy w gruncie rzeczy. To też można kupić i też zrobić. Także zadowolenia w perspektywie iluś tam tur brakować nie będzie, ale to wszystko będzie trwało do jasnej, ciasnej anieli. Gdzie ten? Aha, jest. Dobra. Niech dokończy już. Tu już 6 ludków już, szanowni państwo, się narobiło. No to miasto mogłoby się całkiem fajnie rozwijać, więc zainwestujmy tutaj w farmę i zróbmy tę farmę. Z tego pola jeszcze te morskie sięgnę. Jakby tutaj kiedyś była jakaś ropa czy coś, to może być dobre. Idę tu. Zgodnie z planem. A tutaj tym... No też by wypadało już tutaj też jakąś farmę zrobić może? No nie, nie, jedną zrobiłem. Drogę chyba trzeba zrobić. Tak, dobra, zróbmy tu drogę, połączmy to. Połączmy to, to też będę czuł się bezpieczniej, jak będę mógł w razie czego jakoś szybko te jednostki przesuwać. Choć mam nadzieję, że nie będę musiał. No tego się spodziewałem, tego się obawiałem i to się niestety wydarzyło. Lepiej tu niż tu. Ale i tak to upierdliwe. Na zakończenie nie. O Boże. Zaraz tu pójdę w nią postrzelać czy tam coś. Ale porypana gierka. Ale dzięki temu fajna. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razicho.